Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I mamy już ostatnią okazję do tego, aby przedzwonić na antenę do naszego prowadzącego Temat dla reportera w tym tygodniu, Jarka Adamka. Ostatnią w tym tygodniu. Jarku, dzień dobry. Dzień dobry. To taka zabawa w dwa ognie. Ty jesteś jednym ogniem, ale potrzebujemy drugiego, żeby rozpalić temat. Okej. 65 529 55 29, więc rozpalajmy. Państwo dzwonią, my rozmawiamy. Wczoraj takie tutaj się telefony rozgrzały pod koniec audycji, ale oczywiście musieliśmy kończyć, więc ci, którzy wczoraj się nie dodzwonili, to niechże dzwonią od razu, a nie zwlekają i nie czekają. Co tam się dzieje ciekawego przy tym pięknym piątku u państwa? Czy coś fajnego, czy coś niefajnego? 65 529 55 29. A co u państwa prowadzących słychać? Bardzo dobrze. Prowadzimy się dobrze, tak, na razie, tak. Prowadzicie się dobrze. A co tam się wczoraj te tematy rozgrzały? A jakie tam dyskusje bardziej były niż jakieś rzeczywiste, ale troszkę było dyskusji państwa. 65 529 55 29. I co tam jeszcze u was dzisiaj przy tym dniu? 8 września, przypominamy. To piękny dzień, bo piątek to po pierwsze, a po drugie dzisiaj jest dzień marzyciela. Marzyciela. Dzisiaj jest też święto ratowników medycznych, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Fizjoterapii przy okazji. Wszystkich ratowników medycznych, których znam i których nie znam. Piękny zawód, piękny fach, i jeżeli gdzieś będziecie mieli okazję ratownika dzisiaj spotkać, to chociaż mu pokiwajcie z okazji tego święta, bo naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. A przy okazji dzień dobrych wiadomości jeszcze jest. To się jakoś wiąże. No właśnie, to przy okazji poprosimy też o to, żeby tam więcej na kwiaty i motyle nam szło niż na złożenie, szerszenie i pokrzywy. Tak jest, ale jak na razie widzę, nie ma wielkiego ruchu. Chyba jeszcze sprawdźmy. O, telefon działa. Sprawdziłem. Więc, drodzy państwo, 65 529 55 29, zawsze jest ten ktoś, kto musi zacząć. Na każdym zebraniu jest. Tak? Na każdym zebraniu, tak. Trzeba, a propos zebrań, czy zebrania w szkołach się odbywają, czy jeszcze nie? Czy już trójki klasowe są łapane? Powolutku pewnie tak będzie. Łapanka do Komitetu Rodzicielskiego, to jest zawsze tradycyjnie początek września, gdzie się tutaj ten las rąk w klasach pojawia. Po stół. Tak. Też... I wtedy wzrokiem wszyscy rodzice uciekają. Tak, to jest taki zawsze. Ja to nie mogę, bo ja już jestem w trzech trójkach klasowych. Nie. A bo ty jesteś ten co się nie uchyla, tak? Czyli... Nie, no co to, ja tylko żartowałem. W imieniu tych, którzy się uchylają. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę ściszyć radio. I słyszymy się w słuchawce telefonu. Halo? Teraz już panią słyszymy. Tak. Dzień dobry, proszę pana, dzwonię z Rawicza. Jakieś tam dni Rawicza są i w ogóle burmistrz chyba nie zapowiedział, tu tyle ludzi idzie, wszystko na targ i ten targ jest nieczynny. Dlaczego oni w ogóle tego nie nagłosili? Ja też nic o tym nie wiem, choć nie mieszkam w Rawiczu. A czy tam żadnych ogłoszeń nie było? No może było, ale ludzie niewidocznie nie wiedzą i nie słyszeli, bo proszę pana, tu dużo ludzi jest starszych z wózkami, a mieszkam koło targowiska i wszystko idzie na targ i z powrotem, bo jest dzisiaj nieczynny. O, patko, żeby nagłośnili, proszę pana, to by ludzie przecież z tymi wózkami i z tymi dziećmi nie szli. Nie targaliby na targ, a tu dzisiaj targ nieczynny, jak państwo słyszycie. Dziękujemy w takim razie za te informacje. Sprawdzimy, czy tam gmina odpowiednio oczywiście rozpropagowała ten
ten dzień nieczynności targu. Mamy coś na stronie tam? Bardzo proszę. Bardzo pani dziękujemy za telefon. Ja chciałem powiedzieć, że pani mnie też zaskoczyła, bo my zazwyczaj tu jako ci prowadzący to odnosimy się do tego, co się dzieje w regionie, czytając wszystkie zapowiedzi w naszym serwisie lk.pl. I powiem ci szczerze, nie widzę. Natomiast wpisałem sobie dni Rawicza. Po raz 385 będzie Rawicz świętował swoje święto. Jak 385? Nie, dni Rawicza, sorry, dobra. 385-lecie Rawicza. I od dzisiaj, Bajm, Enej, Happy Set i Ostry będą. Serio? No. No. Na bogato. Na bogato. Na bogato. Ale że targ zamknięty, to się dowiadujemy od pani słuchaczki, w związku z tym, jak się ktoś jeszcze wybiera po pomidorki albo śliweczki, to dzisiaj niekoniecznie. Musicie zaczekać, aż się święto skończy. Albo gdzieś do jakiejś miejscowości nie obok. Próbuję stronę otworzyć, ale mi jakiś kwadracik się cały czas kręci. 65 529 5529. Czekamy na kolejne pomysły państwa, sprawy, tematy, oburzenia lub podziękowania. Może ktoś z Rawicza zadzwoni i powie, że było ogłaszane, to też wtedy ja myślę, że sprostujemy. Musiało być plakatowane miasto, bo przecież... Ale czy było plakatowane też taką informacją, że w piątek targ nieczynny. Czyli w Czławiczu, podobnie jak w Lesznie, dniem targowym jest piątek. O. Dobrze, 65 529 5529. Ja tylko znalazłem jeszcze informację, że ta impreza wymagała zmian w organizacji ruchu w centrum Rawicza i przez kilka dni w rejonie targowiska będą obowiązywać objazdy, utrudnienia też na Marcinkowskiego i Szerwentkiego. O, dobrze przeczytałem. No dobrze, objazdy to już bardziej sugeruje, że jest jakiś problem z dostaniem się w różne miejsca. A czy jest napisane, że targ jest nieczynny? No dosłownie nie ma. No, natomiast, że będą objazdy w rejonie targowiska. Objazdy w rejonie targowiska to jeszcze nie znaczy, że nieczynny. Dobrze, 65 529 5529. Co tam jeszcze u państwa? W Rawiczu, w Chlewschowie, w Górze, w Kościanie. W Olsztynie. W Olsztynie, w Lesznie, w Jerzynie, w Gostyniu. Mówcie tam, co tam jeszcze. Zapraszamy, zachęcamy. Nasz numer telefonu 65 529 5529 jest do waszej dyspozycji. No, nie otworzę sobie tej strony chyba. No, wszystko się dzieje na targowisku miejskim od dzisiaj do 10. A no, jubileusz miasta się dzieje na targowisku, tutaj to będzie odbywał właśnie. No, tyle. No tyle to wiemy. Może na logikę by wtedy wychodziło, że jak się wszystko dzieje na targowisku, to się targ nie dzieje na targowisku akurat. Można by... Ale jak państwo słyszą, nie wszyscy mieszkańcy, że tak powiem, tą precyzyjną informację mieli. W związku z tym pani słuchaczka zadzwoniła. I kto jeszcze do nas zadzwoni? Dzisiaj może państwo już myślami są gdzieś na... Nie wiem, dzisiaj, jutro wybieracie, co się będzie działo. No piękny weekend się zapowiada, pogodowo to już w ogóle. Fajnie ciepło, także korzystać jak najbardziej z imprez plenerowych, tak jak mówiliśmy. A u nas jutro fajni goście w radio. Kwiat jabłoni, przypomnijmy, przypominamy, zresztą o tym cały czas mówimy. To korzystając z okazji. Jarku? Gdzieś mi się o uszy obiło, choć wiecie, że jestem człowiekiem takim troszkę starszym, więc te wszystkie młode zespoły, ale chyba coś słyszałem i chyba to było takie do pod ucho bardziej niż takie, żebym nie rozumiał. Bo dzisiaj z muzykę to trzeba jeszcze zrozumieć. Okej. No 65, 529, 5529. Był Rawicz, czy zgłosi nam się inna miejscowość? Jeszcze? Totalnie dzisiaj spokojnie, tak bardzo. Dawno tak spokojnie nie było. Telefon. Proszę bardzo, linia jest wolna, naprawdę. No. Może wszyscy na targ pojechali. No. Tylko nie do Rawicza. No, w niektórych miastach targi są w inne dni tygodnia. Zgadzam się. W Krobi jest w soboty na przykład. O, i to jest dobre podejście. Śmigł w środę. W środę, w Lesznie też jest, w środę i w piątek. Dzisiaj widziałem sporo ludzi, rzeczywiście szło na targ. Ale to na targu teraz fajne rzeczy są, przypominam. Najlepszy sezon na pomidory. I już śliwki są. I powidła można robić. No, no widzisz. Dobrze. No i tak, szanowni państwo, może mamy temat was... grzybów znowu się pojawi. No chyba właśnie za sucho się znowu zrobiło. Nie wiem właśnie, jak wygląda sytuacja, czy...
po tych opadach się coś pojawiło. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Elko? Tak. Dzień dobry, proszę pana, mam taką prośbę, czemu nie ma w tym, jak to się nazywa to miejsce, no wyszło mi miejsce, za parę mi się przypomni mi. Ale jak się nazywa to miejscowość? Gębice, nie? Gębice nie ma Elki. Nie ma Elki w Gębicach. Gębice koło Pępowa, tak? Tak. A to by ciekawe, Pępowo to był nadajnik, który najlepiej, Gostyński? No nie wiem, widzi pan, to już jest całe lato już tak jest. Gdy tam jedziemy, nigdy nie ma Elki. Okay. A my tam lubimy słuchać, wie pan, i tego, i tam usłyszałam parę razy i w innym pokoju i to, i antenę tam na radio, bo nowe radio nie jedzie, tam w ogóle nie działa. Ciekawe. No. Częstotliwość chyba Gostyńska 95-90 podają mi tutaj szybciutko z sekretariatu, mili ludzie. 95. By trzeba było zadzwonić tam? Nie, musiałaby pani sprawdzić, czy nas pani słucha na tej częstotliwości 95-90. A że ona pisze. Niech pani zobaczy 95-90, bo to jest najbliżej 95,90. Czyli 95 i 60? 90. Jak końcówka? 90, tak. 95,90. Tak. Niech pani sprawdzi. 90. Tak, bo tam ten rosyjski nadajnik jest najbliżej, to powinna pani go tam słyszeć. A jak nie, no to spróbujemy tam pogadać z naszymi technicznymi, żeby może jeszcze troszkę tam dołożyć wacik albo dwa. Targu też nie ma w Rawiczu. Targu nie ma w Rawiczu, a w Gębicach słabo nas słychać. Dobra, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Gębice. Przepiękne zresztą. Znane, tam taki ładny pałac jest. A jak nie będzie tam nadal zasięgu, to wyślemy przedstawiciela naszego z Pępowa z wiadrem. Ja też państwu przypominam, że można nas słuchać online albo przez komputer, albo przez aplikację. W telefonie na przykład. Tak jest i nas wtedy słychać na całym świecie. I można nas słuchać też także z słuchaczami, którego kolejnego witamy na Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja dzwonię do Radia Elki, dodzwoniłam się. Tak, słuchamy. Halo. Dzień dobry, Radio Elka, słuchamy. Właśnie chciałam powiedzieć, bo przejeżdżałam przez Osiecze, a kiedyś była dyskusja, że między Dino a Biedronką nie ma pasów, a już są w tej chwili namalowane, czyli bezpiecznie można przejść. Świetnie, bardzo dziękujemy za tę informację, bo te pasy toczyła się dłuższa batalia z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Poznaniu, czyli jednak można było i bardzo dziękujemy, że to przejście jest zrobione. Tak, również dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Czyli jednak, a mówiliśmy, że niemożliwe. No czy nie, że niemożliwe, tylko było, że albo trzeba chodnik zrobić po drugiej stronie, a więc inwestycje wykonać i tak dalej, a okazuje się, że pasy są. Mam nadzieję, że nie są to jakieś partyzanckie pasy, tylko wykonane przez Wojewódzki Zarząd Dróg, ale my sobie to sprawdzimy w Wojewódzkim Zarządzie Dróg. Oficjalnie, jak już będziemy mieli potwierdzenie z WZDW w Poznaniu, to jakieś kwiaty i motyle oczywiście zagramy. Ale mam nadzieję, że nie malowali ich tak jak Salvador Dali. Tylko, że pasy dali. A propos jeszcze przejść dla pieszych, faktycznie dostałem zwrotną informację z Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie dotyczącą przejścia dla pieszych w Pawłowicach na wysokości sklepu ABC i apteki. Tam państwo zwracali uwagę, że są pasy, ale nie ma znaku pionowego. W związku z tym panuje zamieszanie. Wczoraj pan Jarosław Dokurno z Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że rzeczywiście znak najprawdopodobniej dostał nóg, w sensie ktoś go buchnął i dlatego założył nowy. Także nie wiem, na co komu znak przejścia dla pieszych, ale tak się stało, że był i nie ma. Ale będzie. Także jak będzie, to też nam dajcie znać i zagramy im też kwiatki i motyle. Dobrze, samych pasów nie buchnęli. Dziękuję bardzo. 65 529 5529. Linia jest wolna, a mamy jeszcze minutę do krótkiej przerwy w trakcie programu. Ktoś może zadzwonić i coś powiedzieć miłego, na przykład o ratownikach medycznych, na przykład, że to dzielni ludzie są. Już powiedziałeś, to teraz coś innego by musieli państwo powiedzieć. Proszę. Mamy bardzo. Telefon, dzień dobry. Dobry. Jeżeli chodzi o te znaki pionowe, niepionowe, to ja mam takie pytanie. Idąc od strony kolejowy, po tej stronie, gdzie wychodzą wszystkie drogi tam na ulicy Kilińskiego,
W pewnym momencie są pasy, jest przejście na drugą stronę i właściwie to się okazuje, że tam już jest tylko ścieżka rowerowa, która prowadzi w stronę Święciechowskiej. Nie ma dla pieszych przejść. Piesi tam nie powinni chodzić. Nie ma żadnej informacji, jak ja idę od tyłu, że tam jest ścieżka rowerowa i jest zakaz ruchu pieszych, powiedzmy. Zakaz ruchu pieszych na ulicy Kilińskiego? Na Kilińskiego, po tej stronie bliżej torów, jest tylko ścieżka rowerowa. Do jakiegoś momentu. Później schodzi na asfalt. I nie ma chodnika, w tym sensie, że... Nie ma tam, tam nie powinno być pieszych. Szprod ruchowo, przechodząc przez tory, idąc w stronę kolejową i tak idą po tej stronie. No, ja ostatnio się zdziwiłam, bo szłam z drugiej strony, od tyłu i tam nie ma informacji, że to jest tylko ścieżka. Widać, że jest czerwone, no to można logicznie pomyśleć, wymyśleć, nie? Ale tak faktycznie to, jak ja chcę przejść przez to przejście, to powinnam już iść tylko w lewo. No dobra. Co tam nie ma żadnego znaku, nie wiem skąd to, może ktoś to wie, może no to pewnie jest od jakiegoś czasu, ale ja akurat... Znaczy Kilińskiego była chyba w zeszłym roku remontowana i być może wtedy wprowadzono to rozwiązanie, ale dobra, no sprawdzimy to oczywiście. Pewnie to nie jest jakiś wielki problem, ludzie tak będą chodzić. Dokładnie, na pamięci, o to, bo ja już chciałem na końcu języka powiedzieć, że no, nie postawimy ale tam... Ale jeszcze jedną sprawę mam taką, bo wszyscy o te wykaszanie, niewykaszanie, cały czas długi to było, się ciągło. A na przykład jak się jedzie z wiaduktu w stronę Gronowa, tam jest żywopłot na poboczach posadzony, taki co kwitnie na różowo. Ten żywopłot zdążył zakwitnąć, przekwitnąć, a chwasty go przerosły. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać, ale te chwasty tak ładnie nie kwitły. No, kaslana łąka kwietna, która nie jest łąką kwietną. Chodzi o ulicę Wilkowicką, tak? Na Gronowo już bezpośrednio przed rondem w KFC jest w tą stronę. Okej, okay, no chyba właśnie Wilkowicka. Tylko tam jest żywopłot, który akurat kwitnie, ładnie wygląda, tylko po co to jest zarośnięte, to nie wiem, ale najwyraźniej, no może tylko mi to przyszło. Chwasty pewnie są w pasie drogowym, a żywopłot jest na posesji. Tak. Nie. Chwasty są w pasie żywopłotu. To jest od chodnika odsunięte. Czyli między chodnikiem trzeba a drogą. Trzeba by wypielić ten żywopłot. Też w tym stylu. O Jezus, to bym ja to dał jakąś tym, jako jak są ci ludzie, którzy odrabiają wyroki. Tak, tak, to, pracę społeczną. Ich najchętniej tam bym wysłał, bo to taka robota, wie pani. Nie. No, z wszystkich prac polowych, jakie wykonywałem w młodości, pielenie było najbardziej upierdliwe zawsze. Dobrze. I wracamy z Jarkiem Adamkiem do naszego programu Temat dla Reportera i zapraszamy Państwa pod 65 529 5529. Tak jest. I sobie tutaj posłuchaliśmy jeszcze Kwiatu Jabłoni przed chwilą. Czyli co, podoba Ci się? Okej, okay, bardzo. No to proszę bardzo. Zapraszamy Państwa jutro. Jutro o 19 będzie tutaj zespół i będzie można z nimi, jak słyszeliście, sobie nawet zbić piątkę. I to wszystko będzie dostępne najpierw w wywiadzie na antenie, a potem do radioteki zapraszamy, czyli do naszego budynku tutaj, właściwie obok studia. Nie da się nie zauważyć radioteki. 65 529 5529. Co tam jeszcze ciekawego się Państwu dzieje na świecie, co dobrego, co złego? Mamy posłuchaj telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, słuchamy. Ja dzwonię z Kowalewa w sprawie drogi powiatowej tutaj w miejscowości Kowalewo. Chodzi o wyczyszczenie przy chodniku, tak zarośnięte jest chwastami. Z zimy jeszcze pozostał piasek. Piasek zalega prawie już aż, że krawężników nie widać. A niech mi pan powie, przepraszam, ale gdzie to Kowalewo jest? To jest gmina Szlichtyngowa. Szlichtyngowa. Tak, to jest tutaj Jędrzychowice, Kowalewo. O, już jestem bliżej Jędrzychowice. Przepraszam, no, ale tak w tym momencie miałem zaćmę geograficzną. Szlichtyngowa. I to jest droga powiatowa, tak? Więc tak, to jest droga powiatowa. Zarząd dróg powiatowych we Wschowie. Tak, tak. I jeszcze jest druga sprawa właśnie związana z tą drogą. Na końcu Kowalewa, przy krzyżu, po ostatnich opadach deszczu, tak naniósł ten deszcz piachu, że po prostu na tej drodze
jest tak grubo piachu, że tam a rowerzyści korzystają, bo to można powiedzieć, ta droga między tutaj Siedmicą a Dryżyną, to jest taka ścieżka rowerowa, nie droga. I tam bardzo dużo rowerzystów jeździ i naprawdę zdarzyło się tak, że rowerzyści jadąc tutaj z Kowalewa, skręcając na Siedlnicę, po prostu upadli, bo można się wyłożyć. Zagrzebali się w tym piachu. Dobrze, zaraz Bartkowi Klupsiowi, on tam jeździ do Pschowy, żeby wstąpił do starostwa i poprosił o to, żeby tę drogę uporządkować. Po pierwsze, zarośnięta, jak pan mówi, po drugie, piach przy krzyżu. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia, do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie przepiękną gminę Szlichtyngowa. Dawno nie byłem, a to urocze są miejsca. Właśnie tak mi teraz olśniło, żebym się może wybrał tam. Rowerem na przykład? Aż tak ambitnie może nie, ale tam pamiętam, że jest kilka takich przeuroczych miejsc, zwłaszcza nad Bawieczą i Odrą. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzwonię z Rawicza. Chodzi mi o sprawę takie natarczliwe, no stop, jeżdżą motorami w Rawiczu dosyć głośną układem wydechowym. I to już było zgłoszone na policję i nic z tym nie robią, a to już pewnie jednokrotnie już było zgłaszane przez inne osoby, które są z Rawicza. I coś proszę, chciałbym, żeby coś było z tym zrobione, nie? Bo ludzie mają małe dzieci i wszystko, i ludzie chcą pospać po pracy, przed pracą, czy do rano spokojnie wstać, a po prostu no, nie idzie. Mhm. Nie idzie, po prostu non stop jeżdżą i koło godziny 21, 22 non stop i są takie hałasy, drugie, trzecie w nocy. Temat był wielokrotnie... Filip Wybieralski, dzień dobry, bo przysłuchuję się pana temu, co pan mówi. Ja się tym tematem zajmowałem już 2 tygodnie temu, albo miesiąc temu. No możliwe, że tak. W każdym razie, wie pan co, to jest natarczywe. I teraz tak, policja o tym wie, ale policja mówi też, że no, to nie jest tak, że my nic nie robimy, bo w ciągu wakacji ostatnich 2 miesięcy rzecznik policji wskazuje, że takich kierowców motocykli ukarano 60 około. Więc to nie jest tak, że policja na to nie reaguje. Znaczy, tak mówi rzecznik. Tak. Ja rozumiem, że to jest uciążliwość. Taki problem też pojawia się w Lesznie w późnych godzinach, w innych miejscowościach. Tutaj kolejny telefon z Rawicza, który potwierdza to, że ten problem jest. Tak. No tylko trzeba też zrozumieć to, że mamy sezon na motocykle aktualnie, co nie oznacza, że no, przekraczanie prędkości ja jest... Ja powiem, że to jest takie sobie tłumaczenie, z całym szacunkiem dla Filipa, tak? Bo panowie motocykliści, no nie w mieście, tak? Jak sobie tak, chcecie tak poszaleć, piątka ekspresowa jest, wypuśćcie oczywiście, się. A tylko... ja wiem, znam typów i to wszędzie w Polsce, ja powiem, jak byłem, tak, jak byłem w Białymstoku na wakacjach, to też po prostu północy tak, ujeżdżają. Nawet nie tuningowane, one są... Kiedyś mi jeden motocyklista tłumaczył i jakaś logika w tym jest, że oni, tak, oni są trochę głośni także dlatego, żeby kierowcy ich zauważali, bo nie zawsze kierowcy widzą te motocykle. Ale oni też są temu winni, że wyprzedzają z prawej strony, z lewej i pomiędzy autami. Jasne, to jest, no, ja tu nie chcę wchodzić w tak zwaną wojnę, tak jak mamy rowerzystów z kierowcami, mamy wojnę motocyklistów. Nie o to chodzi. Natomiast no, znowu, zdrowy rozsądek, pomyślunek i no kurczę, panowie motocykliści, fajnie, że macie motory. Ja wam zazdroszczę. Ja też się cieszę, takie hobby mają. Ale... Wszystko, tylko trzeba być człowiekiem, bo niektórzy ludzie chodzą do pracy, mają małe dzieci. Tak, nie w nocy, tak? Nie w nocy wśród domów, tak? To jest... Pewna zgoda, tylko te motocykle też słychać z innych tras, niekoniecznie z centrum miasta. One po prostu takie są donośne. To nie jest tak, że zawsze, no, jak słyszymy... Właśnie. Często jeżdżą przez, przez centrum, tak? To też jeżdżą, prawda. Jeżdżą. Tutaj w Lesznie przypominam też bardzo często skargi państwa na Alejach Konstytucji 3 Maja. Policja ma taki odgórny przykaz, żeby zwracać uwagę na motocyklistów, w szczególności jeżeli chodzi o sezon właśnie ten motocyklowy. Takie są odgórne zalecenia Komendy Głównej. A szczególnie teraz wszystko się zacznie, ponieważ zaczyna się weekend.
szczególnie są teraz dni Rawicza i będą coraz większe popisy. Ostatnio był taki popis przy ulicy na przykład Dąbrowskiego, że jeden chłopak chciał się popisać i po prostu mu nie wyszło, nie? No tak. I to niestety też się zdarza. Nie życzymy nikomu, żeby mu nie wyszło. Niczego złego. Dlatego ja apeluję też do tych starych motocyklistów, takich już panów właśnie w wieku moim, tak, powiedzmy, którzy mają doświadczenie, którzy mają autorytet. Niechże tej młodzieży tak troszkę wytłumaczą. Kochany, chcesz sobie poimponować dziewczynom? Wiadomo, że każdy był młody, nie? Chciał tak, to zaimponuj. Pokazać, zaimponować, tak, nie? Zaimponuj, deklamując poezję na przykład. Dziękuję oczywiście panu bardzo, dziękuję, pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale tak jak Filip powiedział, to nie jest tak, że policja absolutnie nie zauważa. Tylko my najczęściej nie zauważamy, że zauważa. Rzeczniczka policji apeluje też do państwa, jeżeli słyszycie, widzicie, to prosi o to, żeby zgłaszać takie sytuacje. To nie jest tak, że motocyklista musi być złapany na gorącym uczynku w danym momencie, tak? Mm-hmm. Wystarczą też państwa zeznania, które wskażą na to, że takie rzeczy się dzieją. To też uruchomi całą procedurę. Dzwonić jeszcze raz. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja do pana, który ma problem z motocyklami. Jeszcze 2 tygodnie i już sezon się kończy, także spokojnie. No dobrze, ale można sobie szaleć poza miastem? No niech mi tak pan powie na logikę, no. Na SC też łapią. No ale a ja nie... Kiedyś był temat a propos, znaczy, to są... można na tor jechać. Nie, to są dwie różne rzeczy, na że łapią... Poznań, tam nawet nie można seryjnym motocyklem wjechać, bo tam badają głośność. Nie, ja nie nawet mówię... seryjne układy wydechowe nie przechodzą ich badań. Widzicie? Ale nie, no to, że łapią, natomiast no, chodzi mi o to, że pod oknami ludzi, którzy latem mają okna otwarte, próbują w nocy sobie trochę chłodu złapać, ujeżdżać im, no szanowny panie, no takie, nie wiem, no... Nie, a jeżeli sąsiad ma hobby i ma kury i te kury gdaczą rano, hałasują, też trzeba to zrozumieć. Ha? Ja to rozumiem. Kurczę, no i zostałeś zbity. No dobrze. Powiedzmy, że let's agree to disagree i niekoniecznie tutaj się z panem do końca zgadzam, ale szanuję i dziękuję bardzo, że pan zadzwonił. A ja jeszcze, nawiązując do twojej wypowiedzi o panach starszych motocyklistach, oni zazwyczaj czoperami jeżdżą, a ci młodzi to takimi ścigaczami, więc trudno będzie im dogonić, żeby dać... Ale są takie miejsca, gdzie się potem zsiada z motocykla, idzie się na herbatkę i tam wtedy można porozmawiać. Mamy telefon, ostatni dzisiaj. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panu redaktorów. Dzień dobry. Dzwonię to z dość poważnym problemem. Na terenie Krzycka Małego trwają prace remontowe, naprawcze pustów kanalizacyjnych. Jezdnia jest oznakowana zgodnie z przepisami i pomimo, że obowiązuje tam 40 km na godzinę, na czas pracy wprowadzono ograniczenie do 30 km. Mhm. Często się zdarza tak, że kierowcy kierują autami, jeżdżą jak szaleńcy, nie patrzą na oznakowanie, ścigają się wręcz. No. Głównie są to tiry, a na godzinę jeździ ich 16 do 20. Jest strasznie trudny, bo nie reagują na to kierowcy pojazdów, a ci ludzie, którzy pracują tam przy tych pustach, no są narażeni na jakieś zdarzenie, na jakąś kolizję. No trudno, no muszą pracę wykonywać. Jasne, bardzo może da radę zainterweniować drogówki leszczyńskiej. Tak, to właśnie pozdrawiamy serdecznie Wydział Ruchu Drogowego, podjedźcie tam do Krzycka i tam utemperujcie. To, co się dzieje, to się nie mieści w głowie. Tak, zwłaszcza, że no niestety, jak państwo wiecie i kilka już razy informowaliśmy o bardzo tragicznych wypadkach, do których dochodziło podczas prac drogowców, również na naszym terenie. Potem jest płacz, potem jest żal przed sądem, ale najpierw niech będzie pomyślunek. I tego pomyślunku życzę wszystkim państwu. Do usłyszenia w poniedziałek o 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście.
Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.